Bądź cyberprzezorny. Słuchaj Radia Zachód. Co tydzień porady i sugestie, jak bezpiecznie korzystać z internetu. Cyberprzezorny. Czas na nasz program na temat cyberbezpieczeństwa. Dziś w naszym studiu Przemysław Sobczyk, dyrektor działu technicznego w firmie Perceptus. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Dzisiaj porozmawiamy o spoofingu. Porozmawiamy o spoofingu, jak się przed nim bronić, na przykład w firmie, ale nie tylko. Ale mówiąc o spoofingu, powinniśmy na początku przypomnieć, czym w ogóle jest spoofing. Okej, spoofing jako taki ma wiele, jest wiele kategorii spoofingu. Jednym takim najbardziej popularnym, który powiedzmy ludzie widzą, zauważają i mogą go doświadczyć najczęściej, jest to tak zwany color spoofing, czyli ktoś dzwoni do nas, próbuje się podszyć. Ogólnie spoofing to jest podszywanie się pod kogoś, pod coś, pod jakąś usługę w internecie, jakąś stronę internetową, albo właśnie przez, pod jakiegoś atakującego, pod jakiegoś człowieka, najczęściej. Może też być to osoba, którą znamy, jest bardzo blisko nas, to może być nasza mama, nasz tata, ktoś się może pod nich podszyć. Dokładnie tak. Może niektórzy próbują się podszywać pod szefów, niektórzy pod osoby bliskie i to jest najczęstsza, powiedzmy, metoda. Kolejną z etapów, powiedzmy, spoofingu jest tak zwany spoofing SMS-owy, gdzie dostajemy różnego rodzaju powiadomienia, a to o dopłacie jakiegoś paru groszy do przesyłki, nie wiem, od jakiejś firmy kurierskiej czy z poczty do odebrania mamy coś takiego i to najczęściej występuje w takiej formie dla użytkownika. Innym spoofingiem jest na przykład spoofing internetowy, charakteryzujący się tym, że atakujący wystawia dla nas taką stronę internetową, która wygląda w identyczny sposób, jak na przykład strona bankowa, jak strona jakaś portalu jakiegoś społecznościowego, po to, no, żeby ktoś wprowadził te swoje dane logowania i, no i spróbował się złapać po prostu na jakiś atak. Tutaj w przypadku stron internetowych ważne są detale, żebyśmy sprawdzili adres internetowy, bo często jest tak, że gdzieś jest dodatkowa kropka, gdzieś jest jakiś przekręcone dosłownie jedno słówko i to już powinno u nas wzbudzić zainteresowanie i powinniśmy wtedy się zastanowić, czy warto w ogóle wchodzić na taką stronę internetową, czy w ogóle jakąkolwiek interakcję z taką stroną prowadzić. Powiedzieliśmy, czym jest spoofing, jakie są rodzaje. Myślę, że warto przejść do technik socjotechnicznych używanych przez oszustów podczas takiego ataku spoofingowego. No, załóżmy taką sytuację, że ktoś do nas dzwoni i w jaki sposób taka osoba przekonuje swojego rozmówcę, że jest osobą godną zaufania. To wszystko zależy od sposobu ataku, bo jeżeli ktoś dzwoni, to powiedzmy do naszej osoby, podszywa się pod naszą osobę bliską jakąś, to najczęściej taki atak działa na emocjach. Ktoś chce w jakiś sposób szybko, jak najszybciej uzyskać jakiś przelew blikiem, jakąś korzyść, która może bardzo szybko im osiągnąć tak naprawdę. Presja czasu dochodzi. Presja czasu najczęściej dochodzi, najczęściej to jest coś takiego, że ktoś mówi, że uległ jakiemuś wypadkowi, albo, nie wiem, aresztowali go i musi trzeba płacić jakąś kaucję, coś w tym stylu. Natomiast ci atakujący w tym momencie niestety używają sztucznej inteligencji. Kiedyś, można powiedzieć, tego nie było, więc podszycie się pod taką osobę zaufaną wymagało kogoś, kto ma podobny głos do tej osoby, która, powiedzmy, uległa ofiarą, mogła być ofiarą. Natomiast w tym momencie niestety sztuczna inteligencja bardzo mocno nam ułatwia podszywanie się właśnie pod kogoś. Czyli wystarczy próbka głosu, wystarczy, że ktoś podsłucha naszą rozmowę, wykorzysta. Stają, oczywiście nie zachęcam do tego i wtedy może włożyć w nasze usta słowa, których tak naprawdę nie wypowiedzieliśmy. Agresja gra na emocjach, presja czasu to są bardzo ważne kwestie dotyczące tych technik socjotechnicznych. No a teraz pytanie dotyczące bezpośrednio firmy. Wdrożenie jakich procedur według pana uchroni firmę przed takim przykładowym atakiem spoofingowym? Najprostszą metodą jest tak naprawdę weryfikacja na jakieś dwa składniki. Weryfikacja wieloetapowa. Tak jak robimy przelew, dostajemy SMS albo powiadomienie w aplikacji bankowej, tak w firmie również można wdrożyć systemy, które opierają się na dwuskładnikowej autoryzacji. Można wdrożyć rozwiązania, które są tak zwanymi menadżerami haseł. W takim menadżerze haseł jest zapisany link do strony. Jeżeli to, o czym pan wspomniał wcześniej, w domenie będzie jakaś inna literka, dwie cyfry będą zmienione, jedna litera będzie gdzieś tam przemieniona, gdzieś się pojawi kropeczka, to taki menadżer haseł już nie pozwoli na wprowadzenie tego zapamiętanego hasła. To jest jeden ze sposobów. Drugi sposób to tak naprawdę szkolenia pracowników, bo niestety, ale
gorzej jest przed takim spoofingiem mailowym, SMS-owym obronić osobnego użytkownika. Są metody techniczne, które da się wdrożyć, systemy techniczne, informatyczne, które da się uruchomić. Natomiast niestety najsłabszym ogniwem najczęściej jest człowiek i to od niego tak naprawdę zależy, czy pod dany atak ktoś się nabierze, czy nie tak naprawdę. Zawsze powinniśmy dwa razy pomyśleć, zanim cokolwiek klikniemy, tym bardziej, że w każdej szanującej się firmie jest dział IT, do którego można zadzwonić i zapytać, jeśli mamy jakieś wątpliwości. Porozmawiajmy o naszych najbliższych, bo to już pojawiało się w naszej rozmowie. Wcześniej mówiliśmy o firmie też. Czym jest hasło bezpieczeństwa? Dlaczego w ogóle warto takie hasło sobie ustalić z naszymi najbliższymi? Takie hasło bezpieczeństwa umożliwia tak naprawdę potwierdzenie naszej, że ktoś rozmawia z konkretną osobą. Jeżeli ktoś próbowałby się podszyć, powiedzmy, pod głos za pomocą sztucznej inteligencji, to takiego hasła bezpieczeństwa raczej nie będzie znał. To hasło bezpieczeństwa może być w różnej formie. Może być bardzo abstrakcyjne, jak na przykład garnek, kot, coś w tym stylu, ale chodzi o to, żeby te dwie osoby, które ze sobą rozmawiają, na przykład nie wiem, ja z siostrą, żebyśmy my to hasło bezpieczeństwa znali i w przypadku, gdy będzie taka konieczność i ktoś z nas będzie miał wątpliwość, że ktoś się pod kogoś podszywa, wtedy po prostu pytamy o takie hasło bezpieczeństwa. Bardzo podobnie jak to się ma w przypadku firm ochroniarskich. Jeżeli w naszym, nie wiem, mamy jakiś budynek, jest on chroniony przez jakąś firmę ochroniarską, to żeby odwołać taki alarm, najczęściej trzeba podać albo jakiś PIN, albo właśnie hasło bezpieczeństwa. Myślę, że jeszcze jedna kwestia powinna wybrzmieć, chociaż już o tym mówiliśmy, ale nie tak szczegółowo. Mówię tutaj o metodach oszustw na spoofing poprzez połączenie telefoniczne, czyli caller ID spoofing. Chodzi mi o to, że może być tak, że ktoś do nas zadzwoni i wyświetli się jako mama, tata, czy dowolna nazwa naszego przyjaciela lub najbliższej osoby. I to wcale nie musi być ta osoba, którą mamy zapisaną w książce telefonicznej. Jak najlepiej zweryfikować taką osobę w danej sytuacji? Myślę, że chyba najważniejsze jest to, żeby się rozłączyć i oddzwonić, korzystając z tablicy numerycznej. Po prostu manualnie wpisać numer telefonu, prawda? Dokładnie tak. Najlepiej podczas, powiedzmy, jakiejś wątpliwości co do osoby dzwoniącej w naszą stronę, po pierwsze rozłączyć się, po drugie zweryfikować, czy albo wpisać z klawiatury numerycznej ten numer telefonu tej osoby, albo zweryfikować, czy ten numer, który mamy zapisany w książce adresowej naszym w telefonie, czy jest właściwy. Jeżeli tak, to najlepiej oddzwonić do takiej osoby i wtedy taki, powiedzmy, atak, który podszywa się właśnie pod jakiś numer telefonu, no już ta osoba atakująca tego połączenia nie otrzyma zwrotnie. Otrzyma ją faktycznie osoba, której ten numer tak naprawdę, kto jest właścicielem tego numeru. I to jest tak naprawdę jedyna forma weryfikacji lub jakimś drugim kanałem. Jeżeli ktoś do nas dzwoni poprzez sieć komórkową, to można oddzwonić na przykład w jakimś medium społecznościowym, jakimś komunikatorem, napisać, odpytać, czy faktycznie to jest ta osoba, no, która do nas zadzwoniła przez telefon po prostu. Na koniec muszę zadać pytanie o instytucje, jakie powinniśmy poinformować, jeśli zostaliśmy zaatakowani metodą spoofingową lub była próba ataku na nas i wiemy, że coś się stało. Mi przychodzi na myśl przede wszystkim incydent cert.pl, ale można też wysłać SMS-a, jeśli padliśmy ofiarą smishingu lub ktoś chciał nas w ten sposób oszukać. 8080. To są takie główne instytucje. O czymś jeszcze powinniśmy pamiętać? Dokładnie tak. Dla przeciętnych osób, tak naprawdę dla nas wszystkich, to jest główne źródło, znaczy główny cel, w którym powinniśmy tak naprawdę zgłaszać takie incydenty bezpieczeństwa. I dla większości użytkowników to wystarczy. W przypadku firm, poza zgłoszeniem do cert-u tak zwanego, na stronie cert.pl, jak wejdziemy sobie na górze po prawej stronie, jest taka zielona, duża ikonka, która mówi właśnie zgłoś incydent, to jeżeli jesteśmy instytucją lub jakąś firmą, to powinniśmy w zależności od tego, kto pod kogo się, że tak powiem, podszywa, zgłosić to dodatkowo jeszcze na policję. Ponieważ jeżeli ktoś podszywa się pod instytucję finansową, pod instytucję, nie wiem, samorządową, pod jakiś urząd, to jest już ścigane z po prostu prawnie i tak naprawdę powinno to być zgłoszone poza CERT-em na policję, ponieważ CERT nie przekazuje tego dalej. Natomiast jeżeli jesteśmy instytucją jakąś finansową, jesteśmy instytucją po prostu urzędem, to tak naprawdę CERT jest
pierwszym miejscem, w którym powinniśmy to zgłosić, ponieważ tam wybieramy, czy jesteśmy osobą prywatną, osobą prawną i wybieramy rodzaj ataku, którego tak naprawdę doświadczyliśmy. Ja na koniec jeszcze przytoczę pewną bardzo ważną informację, na którą natrafiłem na stronach rządowych gov.pl. Od końca września, oczywiście tego roku, przedsiębiorcy telekomunikacyjni muszą analizować ruch telefoniczny pod kątem ewentualnego oszustwa. Mówimy tutaj oczywiście o spoofingu telefonicznym. Jeśli połączenie wzbudza zastrzeżenie, powinien, to jest bardzo ważne słowo, nam wyświetlić się komunikat numer zastrzeżony, a w przypadku zaniechania możliwe są kary w wysokości do 3% rocznych przychodów. To jest oczywiście teoria. Zobaczymy, jak to w praktyce wygląda. Dokładnie tak. Orientowałem się mniej więcej, jak to wygląda w tej kwestii. Generalnie to prawo weszło już jakiś czas temu u nas do Polski, natomiast niestety, ale operatorzy komórkowi nie zawsze chcą z niego, nie chcieli jego wdrożyć, dopóki nie ma tak naprawdę jakichś sankcji, jakichś kar, ponieważ uniemożliwi to w dużej mierze tak technicznie wydzwanianie z reklamami. Czyli instytucje, które mają być chronione, te numery, które mają być chronione, nie będą mogły wtedy dzwonić z ofertami do swoich klientów po prostu, bo jeżeli takich ilość tych połączeń będzie zbyt duża wykryta przez operatora komórkowego, no to oni po prostu będą to właśnie w taki sposób komunikować odbiorcy, że jest numer zastrzeżony na przykład, czy coś w tym stylu. Kończy nam się czas, musimy kończyć, choć rozmowa wydaje mi się, że mogłaby potrwać jeszcze zdecydowanie dłużej. Moim i Państwa gościem w naszej audycji na temat cyberbezpieczeństwa był dzisiaj Przemysław Sobczyk, dyrektor działu technicznego w firmie Perceptus. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękuję serdecznie. I pamiętajmy, żeby być cyberprzezorni i cyberbezpieczni na co dzień. Bądź cyberprzezorny. Słuchaj Radia Zachód. Co tydzień porady i sugestie, jak bezpiecznie korzystać z internetu. Cyberprzezorny.